Dla ludzi rok życia nie oznacza tego samego, co dla psów. Może słyszałeś, że psy starzeją się 7 razy szybciej niż my, ale to nie takie proste. Roczny pies w rzeczywistości ma 31 ludzkich lat. W tym wieku może mieć nawet szczeniaki. Tutaj jednak zaczynają się schody. 2 psie lata wcale nie oznaczają 62 ludzkich lat. Twój pupil osiąga starość po przeżyciu 4 lat. 4-letni pies ma 50 ludzkich lat, 7-letni 62 lata, a 8-letni ma zaledwie 64 lata. Psy starzeją się szybciej niż ludzie, ale z wiekiem coraz wolniej. Podczas świętowania kolejnych urodzin swojego pupila umieść na torcie wiele świeczek i kup mu dużo prezentów. Wielu ludzi uważa, że psy są daltonistami. To nieprawda, ale faktem jest, że nie widzą kolorów w taki sam sposób jak ludzie. Mają problem z rozróżnianiem czerwieni i zieleni. Dla nich wszystko jest jak wymieszana plama złożona z szarości, brązów, koloru niebieskiego i żółtych odcieni. Dzieje się tak, ponieważ psie oczy nie zawierają jednego z 3 fotoreceptorów potrzebnych do dostrzegania wszystkich kolorów. Mówią, że nie da się nauczyć starego psa nowych sztuczek. To nieprawda. Zaawansowany wiek oznacza, że pupil wymaga więcej cierpliwości, ale nie jest to niemożliwe. Kluczem jest pozytywne nastawienie. Jeśli widzisz, że pies nie ma nastroju do nauki, odpuść, daj mu odpocząć, a za jakiś czas wznowicie sesję szkoleniową. Nagrody powinny pozostać kluczowym elementem treningu. Po tym, jak Max da głos, nakarm go ulubionym przysmakiem. Wkrótce będzie szczekał zawsze, gdy go o to poprosisz. Ten pies ma na sobie buty. Mogą wydawać się niepotrzebne, ale dziś na zewnątrz są 32 stopnie. Wyobraź sobie chodzenie na bosaka po rozgrzanym asfalcie. Czułbyś się tak, jak gdybyś chodził po lawie. To samo odczuwa twój pies. Niektóre zwierzęta lepiej znoszą skrajne warunki pogodowe, ale psie buty mogą zapobiec obrażeniom łap. To samo tyczy się zimy. Gdy na zewnątrz jest trzaskający mróz, nie chodziłbyś bez kurtki. Pamiętaj, aby twojemu pupilowi też było ciepło. Psy posiadające grube futro nie potrzebują strzyżenia, aby poczuć się lżej. Mają podszerstek, który w zimie robi się grubszy, dając zwierzakowi dodatkową ochronę przed niską temperaturą. Następnie w trakcie wiosny pies gubi część futra. Ten sam podszerstek sprawia, że psiakowi jest chłodniej w gorące dni. Gdy ogolisz psią sierść, nowa może odrastać skręcona lub splątana. Najlepiej zostawić ją w spokoju. Możesz także użyć alternatywnych sposobów, aby ochłodzić swojego pupila. Trzymaj się cienia po wyjściu na zewnątrz i zawsze miej ze sobą butelkę zimnej wody, aby zapewnić psu ochłodę. W domu możesz umieścić na podłodze wilgotne ręczniki, żeby mógł się na nich położyć. Jeśli masz ogród, możesz włączyć zraszacze i puścić Maxa, aby swobodnie biegał. W ten sposób poćwiczy i będzie się świetnie bawił. Wszystkie psy uwielbiają pływanie, choć nie wszystkie są dobrymi pływakami. Jeśli twój pies nie pływa za dobrze, być może ma szeroką klatkę piersiową i płaską dużą głowę. Może mieć wtedy problem z utrzymaniem się na powierzchni. W takim przypadku kup mu kamizelkę pływacką zaprojektowaną specjalnie dla psów. Niektórzy uważają, że otwarcie okna w aucie wystarczy, aby pies mógł w nim zostać. To nieprawda. Zaledwie kilka minut w nagrzanym lub wychłodzonym samochodzie może mieć poważne następstwa zdrowotne dla twojego przyjaciela. W niektórych krajach, jeśli zauważysz psa zamkniętego w aucie, możesz go wypuścić, aby mógł swobodnie oddychać. Jeśli twój pies nie cierpi listonoszy, być może próbuje cię chronić. Szczeka, ponieważ chce ostrzec swojego przewodnika stada, że nadchodzi złowieszczy listonosz. Możesz temu zaradzić, zapoznając psa z pracownikiem poczty. W ten sposób uzna go za przyjaciela, a nie za złoczyńcę. W przeciwieństwie do ciebie, twój pies nie ziewa, gdy jest śpiący. Ziewanie to oznaka niepokoju. Jeśli na przykład pies nie lubi kotów, może zacząć ziewać na widok jednego z nich. A może w domu jest nowa osoba i Max nie czuje się pewnie w jej obecności. Czasem twój pupil nie dogaduje się z innymi psami na spacerze. Ziewa wówczas, ponieważ jest zestresowany. Ziewanie to także sposób na okazanie zniecierpliwienia. Być może już czas, abyście wrócili do domu. Psy jedzą trawę, gdy są chore, ale nie zawsze. Jeśli przyłapiesz swojego psa na jedzeniu trawy, gdy ucinasz sobie przydługawą pogawędkę ze znajomym, może to oznaczać, że twój pupil jest zwyczajnie znudzony. Może to być także oznaka buntu, albo robi to po prostu dla zabawy. Nie stanowi to problemu, jeśli trawa nie została spryskana żadnymi środkami chemicznymi. Tak czy siak, pamiętaj, aby pies nie zjadł jej zbyt dużo. W przeciwnym razie trzeba będzie udać się do weterynarza.
Nawet niewielka ilość czekolady jest trująca dla psa, dlatego ten smakołyk zawsze powinien być zamknięty w bezpiecznym miejscu. Dotyczy to także kakao i czekolady w wypiekach. Ten smakołyk szkodzi również kotom. Jeśli podejrzewasz, że twój pies zjadł dużą ilość czekolady, natychmiast zabierz go do weterynarza. Dobrze wytrenowane psy robią to, co się im każe i wykonują polecenia, ale nie znaczy to, że nigdy nie ugryzą. Psy mogą gryźć pod wpływem emocji. Wyobraź sobie, że twój pupil jest wystraszony. Znajduje się w niekomfortowej sytuacji, a wokół jest wiele nowych osób. Sytuacja trwa od jakiegoś czasu, a Max nie jest w stanie dłużej panować nad emocjami. Nowa osoba próbuje go pogłaskać i dostaje nauczkę. Może niezbyt bolesną, ale z pewnością zaskakującą. Niewykluczone, że pies chciał się w ten sposób obronić. Kolejną przyczyną ugryzienia może być chęć obrony właściciela albo poczucie zagrożenia ze strony jakiejś osoby. Masz dwa psy i właśnie wchodzisz do domu. Jeden z nich czeka na ciebie w swoim legowisku i co najwyżej przyjaźnie macha ogonem. Drugi podbiega do drzwi, skomle, skacze i kręci się jak szalony, biegając wokół ciebie. Nie oznacza to, że drugi pies kocha cię bardziej. Znaczy jedynie, że nie jest odpowiednio wyszkolony. Merdanie ogonem to nie zawsze oznaka podekscytowania. Możesz obserwować psi ogon, aby lepiej zrozumieć, co czuje twój pupil. Jeśli pies trzyma ogon wysoko i nie porusza nim, jest czujny i próbuje przejąć rolę przewodnika. Gdy ma uniesiony ogon i macha nim, oznacza to zmianę nastroju. Pies jest czujny, ale cieszy się. Wciąż próbuje pokazać, kto tu rządzi, ale jest przy tym podekscytowany. Gdy pies chowa ogon między łapami, oznacza to, że się boi lub, jeśli obok jest osobnik alfa, twój pupil akceptuje jego przywództwo. Wyprostowany ogon oznacza, że pies gromadzi nowe informacje i sprawdza swoje otoczenie, nie reagując przy tym i zachowując neutralność. Jeśli pies szybko merda ogonem, znaczy, że jest podekscytowany. Im szybciej nim macha, tym większą ekscytację odczuwa. Powolne machanie oznacza niepewność, być może ze względu na obecność innego psa lub człowieka. Wyobraź sobie, że pies merda całym ciałem. Widzisz, że z boku na bok poruszają się nawet jego biodra. Oznacza to, że jest przyjaźnie nastawiony. Może się tak stać na przykład w windzie, gdy spotka swojego najlepszego przyjaciela z bloku. Złowieszcze merdanie jest bardzo szybkie, a ogon ustawiony jest pionowo. Wtedy pies może być nieprzyjazny dla innych. Być może odczuwa instynkt terytorialny. Najlepiej wtedy odejść z nim z tego miejsca. Jeśli pies merda ogonem w prawo, oznacza to, że jest zrelaksowany, a jeśli w lewo, odczuwa stres.